Jesteśmy zaraz po meczu z Bieżanowianką, no i Kabel przerywa swoją pasę czterech zwycięstw w tym sezonie. No dzisiaj przeciwnik postawił warunki dosyć wysokie, grał na swoim terenie, dobrze się tutaj czuł. My mieliśmy jakieś tam swoje problemy i to na pewno gdzieś tam nam zaburzyło jakieś przygotowania, plan na ten mecz. Myślę, że tutaj każdy zostawił tyle zdrowia, ile miał. Bramki, które straciliśmy, to też takie bramki wynikające z błędów troszeczkę indywidualnych. Trudno, tak to wygląda czasem w niższych ligach, trzeba takie rzeczy akceptować. No i teraz mamy tydzień, wreszcie pierwszy taki, gdzie możemy sobie pewne rzeczy przetrenować, przeanalizować na spokojnie, bo nie mamy meczu w środku tygodnia, bo tak to wyglądało od 3-4 tygodni, więc myślę, że ten tydzień dobrze nam zrobi i przygotujemy się do najbliższego meczu ze Zwierzynieckim. A o tym meczu po wtorkowej analizie treningu już myślę, że zapomnimy i z nową energią wejdziemy na mecz ze Zwierzynieckim z trzema punktami. Wspomniałeś o problemach, właśnie było dużo zmian kadrowych albo dużo braków kadrowych. W tym byś upatrywał głównej przyczyny porażki? Nie do końca, bo uważam, że mimo tych braków, które mieliśmy, no co tu dużo ukrywać, jeśli wypada 13 zawodników, to na tym poziomie drużyny niektóre nie przyjeżdżają na mecz. No, my musieliśmy tutaj jakoś reagować, ale akurat mówię, ci chłopcy, którzy byli dostępni i zostawili dużo zdrowia, więc myślę, że i też mieli jakość taką sportową, która wystarczała, żeby wygrać ten mecz. No ale niestety, no, popełniliśmy błędy, czasem tak to wygląda. Ja myślę, że nie będzie to rzutowało gdzieś tam na odbiór tego, co robimy i myślę, że tak do tego trzeba podchodzić. Zdarzyło się, trudno, gdzieś tam popatrzymy na to na spokojnie i mówię, wejdziemy w tydzień nowy z nową energią. Dzisiejszy mecz to raczej mecz walki, dużo fizycznej gry i sam jak wspomniałeś, no strzałów dużo nie było z jednej i z drugiej strony, raczej błędy indywidualne. To nie jest raczej styl, który leży Kablowi. Kabel to raczej drużyna, która woli grać piłką. Czy boisz się, że właśnie w tej lidze będzie przeważał taki styl i będzie coraz ciężej grać? Nie do końca, bo mamy takie podejście, że musimy się dostosowywać do sytuacji, która jest na boisku i też tak podchodzimy do meczów, tak się do nich przygotowujemy. Natomiast no, my już mamy za sobą ten sezon w klasie B, gdzie podobnych meczów było kilka i my już to znamy, więc to nie jest jakaś nowość dla nas. Po prostu czasem się tak zdarza, tak? Przeciwnik postawił mocne warunki, dobrze się tu czuł, komfortowo się czuł, był w pełni sił tak naprawdę, więc wykorzystał to. Nam się to nie udało. Trudno, myślę, że tutaj po prostu nawet jak nam się takie mecze będą zdarzały, gdzie ten przeciwnik będzie gdzieś tam próbował swoje warunki dyktować, grać w taki sposób, to myślę, że następnym razem po prostu przy tym będziemy już potrafili odpowiednio zareagować, bo myślę, że nas na to stać, że wiemy, jak odpowiadać na takie argumenty przeciwnika. No po prostu też trzeba uwzględnić pewne te rzeczy, które dzisiaj się tutaj wydarzyły, jeśli chodzi o te dyspozycje kadrowe. Trudno, tak to wygląda, takie życie. Wspomniałeś, że kolejny mecz ze Zwierzynieckim, czyli kolejny ciężki rywal. Już wiesz, jak szeroko będziesz miał kadrę i czy jest jakiś specjalny plan na ten mecz? Plan jest taki, żeby wygrać, to po pierwsze. Drugie, no ciężko powiedzieć tak naprawdę, jak będzie wyglądała kadra meczowa. No mamy tą kadrę, może nie jakoś bardzo szeroką, ale myślę, że mocno jakościowo, tak? I pokazały te ostatnie rozgrywki pucharowe, gdzie też rotowaliśmy i każdy, który wchodził z chłopaków, naprawdę zostawiał serducho. Wiadomo, że czasem są lepsze mecze, gorsze, ale myślę, że ze Zwierzynieckim ten mecz będzie po prostu inaczej wyglądał, na pewno niż ten. Myślę, że to będzie bardziej to, co byśmy chcieli grać, niż to, co przeciwnik narzuci. Okej, okay, i ostatnie pytanie. Następny mecz jest ze Zwierzynieckim, jeszcze kolejny z Wieczystą. No kilka ciężkich spotkań, a skład, no jak dzisiaj widzieliśmy, jest na ten moment no nie tyle wąski, ale jest dużo braków. Nie boisz się, że nie będziesz miał kim rotować w tych ciężkich spotkaniach? Znaczy, no musimy sobie zdać sprawę, na jakim poziomie obecnie jesteśmy. No jesteśmy drużyną, która funkcjonuje mimo wszystkiego, wszystkich starań, no amatorsko, tak? Więc pewne rzeczy trzeba uwzględniać i tu nie ma też się na co obrażać czy marudzić. Tak to wygląda. A po to chłopaki trenują, po to gdzieś się zaangażowali, po to cały klub też funkcjonuje, żeby tego typu mecze rozgrywać właśnie z czołowymi zespołami w tej lidze, czy też z takimi zespołami złożonymi
zawodowców tak naprawdę, jak wieczysta, więc no, my, dla nas tu będzie jakaś tam pewnie forma nagrody za te kolejne rundy w pucharach i tak to, do tego podejdziemy. No, mam nadzieję, że w optymalnym składzie.